Dzień dobry, cześć, czołem. Leszczyny, D29-140. Tam za mną kierunek Orzesze oraz Knurów. Z drugiej strony kierunek Rybnik. Tam troszkę prześwietlone. Tutaj aktualnie jest nowy peron zrobiony. Za mną, tam w oddali, pracownicy robią przy torze numer 1. Tym torem, zaraz wam pokażę. O, zobaczcie. Tam za mną, w oddali, na tym torze. Rozjazdy. I tam jakieś prace na torowisku trwają. A tutaj za nami jedzie jakaś, nie wiem co to jest, energetyka czy coś, PLK będzie przejeżdżała tym torem. Zaraz sobie zobaczymy. No i za chwilę, co tu będę miał jeszcze? Silesia przeleci za chwilkę, bodajże 5 minut. WM-ka. Dwa wagony szykrówek. Silesia, potem pojedzie Sobieski? Nie, Sobieski już pojechał. Potem pojedzie, szanowni państwo, Porta Morawika do Przemyśla, no i Batory, no i myślę, że coś z towarów się trafi, bo tutaj tymi torami ta bocznica to właśnie są składy z elektrowni Rybnik bądź na elektrowni. Dobra, to oczekujemy Silesii. Tym torem pojedzie Intercity Silesia, bo zawsze jeździ tym na Katowice. Wszystkie pociągi w kierunku Orzesza, Katowic jeżdżą tym torem. Bo tam jakieś prace trwają, jak wspominałem. I to tutaj jest sygnalizator już zapalony. Same zielone. A tu widzimy, no peron ładnie zrobiony jest. Lampy LEDowe. Nie wiem, jak tu oświetlenie w nocy się sprawuje, bo jeszcze nie miałem okazji tej nocki spędzać, nagrywać coś. Może kiedyś, zobaczymy. Ale ładnie zrobiony paramik jest. Ustawimy się zaraz na tą Silesię tutaj. Ten daszek miniemy. O, i myślę, że tu będzie w porządku. A już epoka wjeżdża w Leszczyny. No coś powolutku truchto. EP09040. Oj, duet. Zero 28, drugi elektrowóz. A to Silesia pojechała. Nie wiem, czy teraz czasem nie będzie coś z osobówek, zaraz zobaczymy. Jedenasta 18 Racibórz, 11:18, 11:40 Katowice. Dobra. Te
Dracie już będzie troszkę opóźniony, bo już powinien tutaj stać, ale ze względu na tą opóźnioną Silesię, a tam dalej jest jeden tor do Czerwionki, więc w Czerwionce dopiero będzie Mijanka. Dalej jest Dębińsko i następne jest Czerwionka, czyli on będzie z 5-8 minut spóźniony. A tu mamy Holendra. Luzacki Holender. Kamil. 6492. Oto Holender na pewno na elektrowni Rybnik. Popróżne. Dobra, poczekamy na tą KS-kę. Nie wiem, czy czasem nie wejść na ten wiadukt, zobaczyć z góry, jak to wszystko wygląda. Za chwilę tam przejdziemy. Tak to z góry wszystko wygląda. Tam mamy tą nową nastawnię. Wszystko skomputeryzowane. I kierunek Knurów, Czerwionka. A tu widzę te roboty właśnie. Poczekalni tu nie ma, kas biletowych też nie ma. A tu mamy drugą stronę. Semaforki wszystko nowe, torowisko nowe. Za chwilę te dwie KS-ki przejadą i może coś... A, ta Porta będzie jechała. Na 100 wosów jak na razie nic nie ma. Holender luzacki po skład może będzie wracał ze składem próżnym. Tu odstawi na bok i elektryk je zabierze. Jakaś 22 ze składem gazówek. Wjeżdża mi od strony Rybnika. No ale jak widać, no jest przepalone troszkę. Tak będzie miał skład stójkę. ET22 945. WE 010, przepraszam, Katowice Racibórz. A jednak osobówka wjechała, ten dostał wolną. Dobra. To jeszcze od strony posterunku odstępowego kamień. Podejrzewam, że to jest elektrowni Rybnik. Luzacki klas. Czerwony DB.
zaraz zobaczymy. 66 227. To są bardzo mocne maszyny z diesli. Bardzo mocny diesel z Wielkiej Brytanii. Szkocja. Stójka. Dobra. Tu jest ta druga KS-ka. Na Katowice. N76008. Racibórz Kato. No, tutaj cały czas impulsy, a te elfy drugiej kategorii. A tu mamy ten najstarszy N76. No to ładnie. Tu mamy Glonojada. Katowice, Wodzisław Śląski. Kupa śmiechu, dwa człony na takiej relacji Katowice, Wodzisław. Przecież to pełno bandy jeździ. WE-001. Tu na horyzoncie byku ze składem wagonów samowyładowczych, talbotów tak zwanych, Falnes. No i z drugiej strony już tam w oddali słyszalny RP1 pociągu Intercity Porta Morawica. 10:68. Ładowny skład. Ładowny skład, 99,9% tymi torami w lewo, dwa tory, Knurów, Szczygłowice. Za chwilę nam to powinno śmignąć Porta. A już siódemeczka. O! To jednak ten tor już otwarty został, bo jeszcze przed chwilką tam panowie coś tam dłubali w tym torze. 3-2-4 albo 303, zaraz zobaczymy. 4-2-1. Chwilkę temu jeszcze tam panowie dłubali coś przy tym torze, no teraz już widocznie zeszli i tor został otwarty, bo był na godzinę zamknięty. 20 po 12. A za chwilę będzie, za 10 minut będzie 2 godziny, jak tutaj jestem. Porta jest opóźniona o 20 minut. No, 15 minut, bo po 12 powinna z Rybnika wyjechać. Wyjechała 12:15, no i tutaj 6 minut siedzie z Rybnika na Leszczyny.
Dobra, to za chwilę powinien tutaj król Batory śmignąć mi tutaj na Budapeszt. Za 10 minut. Czyli w Czerwionce będzie mijanka Icków. Porta z Batorym. Z tyłu za mną semafor drogę wolną wskazuje. Lada moment powinien mi tu śmignąć król. Zwykła dziewiątka i 5 pudeł. Warunki idealne, słoneczko za plecami, lekki wiaterek, ciepełko, czegoś chcieć więcej. No. Jedzie w planie Batory. Stówką chyba tu śmignie. Zero 19. O, stówka na haku. Tu jeszcze następny skład towarowy od strony Knurowa Czerwionki. Siódemeczka z krótkim składem Talbotów. EU 07-15-29. Szanowni Państwo, szanowni youtuberzy, po 2,5 godzinach zakończę materiał, zawijam się do domu. To co wpadło, to wpadło. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia. Intercity Przemo, Leszczyny, 26 sierpień 2020. Bajo!